mną Artur Niesłuchowski, organizator Orlen Summer Super League. Cześć Artur. Cześć, witam. Dojechaliśmy do finału, Artur. Więcej radości z tego, że dojechaliśmy, czy więcej smutku z tego, że znowu rok trzeba będzie czekać na kolejną edycję? Myślę, że to mieszane uczucia, nie ma co ukrywać, ten sezon był bardzo intensywny. Każdy z turniejów eliminacyjnych dostarczył wiele wyzwań z tego względu, gdyż rekordowa liczba drużyn uczestniczyła w tej edycji Orlen Summer Super League, co nas oczywiście bardzo cieszy, że rozwija się piłka ręczna plażowa w naszym kraju, ale na pewno jesteśmy też świadomi, że musimy zaadresować pewne kwestie związane właśnie z rozwojem i liczebnością drużyn uczestniczących w naszych turniejach. Dwie ogromne zmiany w tym sezonie. Do niedawna inny sponsor tytularny, w tym roku nowy sponsor tytularny. Z czym wiąże się przyjście Orlenu do Summer Super League? Myślę na pewno, że z podniesieniem jakości organizacyjnych naszych wydarzeń. Nie ma co ukrywać, ale sponsor, jakim jest Orlen S.A., też w kontekście obszarów sponsoringu innych dyscyplin, jaki sponsoruje, wyznacza pewnego rodzaju standardy, oczekiwania, jeśli chodzi o organizację imprez sportowych i bardzo nas to cieszy, że możemy z tak uznaną i dużą marką współpracować i swój poziom organizacyjny podnosić. Przede wszystkim największym benefitem płynącym z tej współpracy jest możliwość bycia w ramówce Polsatu w zdecydowanie dłuższym wymiarze czasowym niż to miało historię przy poprzednich edycjach. 8-godzinna transmisja sobotnich spotkań, prawie 8-godzinna transmisja niedzielnych spotkań to na pewno najdłuższy czas i ekspozycja, jaką miała piłka ręczna plażowa dotychczas w kontekście współpracy z nadawcami telewizyjnymi, więc bardzo nas to cieszy. Rozmawialiśmy o dwóch bardzo potężnych graczach, właśnie o Orlenie i Polsacie, ale na pewno jest szereg firm, które wspierają Was tak samo, być może już kolejny rok. Czy są podmioty, o których chciałbyś wspomnieć? Na pewno organizacja finałów Mistrzostw Polski nie byłaby możliwa bez wsparcia Urzędu Miasta Płocka, który od początku jest związany z nami, z fundacją, która organizuje turnieje Mistrzostw Polski. I przede wszystkim tutaj chcemy serdecznie podziękować za zaufanie, jakie obdarza nas miasto Płock i możliwość zbudowania jednego z najpiękniejszych boisk na świecie, bo takie opinie też do nas spływały po turnieju Global Tour, że tak wyjątkowej atmosferze i miejscu nie było dane grać wielu reprezentacjom narodowym. Oczywiście nie byłoby z nas bez też innych podmiotów, takich jak chociażby Urząd Marszałkowski w Płocku, jak firma Hummel, jak lokalna firma z Płocka Folmech. To są między innymi gracze, bez której piłka ręczna plażowa nie wyglądałaby tak pięknie jak dziś. Popytałem trochę o aspekty organizacyjne, a teraz zadam Ci dwa pytania o kwestie sportowe. Pierwsze będzie nietendencyjne, a drugie będzie tendencyjne. Nietendencyjne brzmi, jak oceniasz poziom sportowy rywalizacji? Przede wszystkim bardzo cieszy mnie to, że zacieśniła się rywalizacja pomiędzy wszystkimi uczestniczącymi drużynami. Zdecydowanie to, co widzimy, chociażby tutaj na finale, nie mamy meczów, w którym jesteśmy w stanie z góry przewidzieć wynik. Każde spotkanie ma swoją dramaturgię, zaciętość i teoretycznie nawet te słabsze drużyny mające dalsze miejsce w rankingu z turniejów eliminacyjnych rywalizują jak równy z tymi najlepszymi zespołami i bardzo cieszy nas to, że każde praktycznie spotkanie dostarcza tak wielu emocji sportowych. To teraz pytanie tendencyjne. Kto wygrał u facetów? Wierzę i trzymam kciuki za gospodarza, drużynę Petre Płock, z którą naturalnie jestem związany i liczę, że ten plan się ziści też w tym roku. A kto u dziewczyn? Myślę, że finał rozstrzygnie się pomiędzy zespołami Kowalewa Pomorskiego i drużyną Ochoty z Warszawy. Zakończyło się przed chwilą arcytrudne spotkanie pomiędzy Byczkami a zespołem z Tczewa. I to było spotkanie dla tczewianek na musiku, one musiały to wygrać. I teraz pytanie, jak odnosisz się do tego meczu, jak było? Jak przygotowałyśmy się do tego meczu? Nie, jak on wyglądał? Czy on był ciężki, czy on nie był ciężki? On się skończył po szotach i to jest drugi mecz, który zakończyłyście po szotach, bo mecz z Pyrkami wczoraj też był na wysokim poziomie. Ogólnie mecze z Tczewem zawsze są trudne, bez względu na to, na jakim to jest etapie, ponieważ Tczew ma taki specyficzny klimat, który ich niesie i naprawdę nie wiadomo, czego się tak naprawdę spodziewać, więc zawsze trudno się z nimi gra. Tak, tczewianki wygrały jeden turniej, wygrały turniej w Gdańsku, natomiast chciałbym się
się odnieść do tego, o czym rozmawialiśmy, zanim stanęłaś tutaj ze mną przed kamerą. Dopiero jesteś na pierwszym turnieju. Z czego to wynika? No, wynika to z tego, że mam bardzo dużo obowiązków i spraw prywatnych, dlatego bardzo się zmobilizowałam na ten ostatni wyjazd, najważniejszy tak naprawdę. A gdybyś mogła powiedzieć, dlaczego zawodnicy wybierają piłkę ręczną plażową? Z czego to wynika również? Nie mam pojęcia. Jest tu tak chyba specyficzny klimat, taki fajny, przyjazny tak naprawdę, bo to jest gra fair play i super atmosfera. Bronicie tytułu mistrza z zeszłego roku. Wasz trener powiedział, że nie czujecie presji, że to powiedzenie, że wszyscy biją mistrza, hura na mistrza, nie robi na was większego wrażenia. No i jak widać, jak do tej pory wygrywacie to, co było do wygrania, ale jeszcze wszystko przed wami. Czy w tym roku również celujecie w te najwyższe podium? Oczywiście celujemy w pierwsze miejsce, tutaj nie ukrywamy tego, ale no... Z małymi przeszkodami po drodze już pokonałyśmy dwa zespoły, także wszystko może się jeszcze wydarzyć. Tak naprawdę półfinał będzie tutaj rozstrzygający, zagramy go jutro i myślę, że będziemy w pełni zmobilizowane, żeby zawalczyć o te podium. A czy zgodzisz się ze mną w twierdzeniu, może nieco kontrowersyjnym, że wasza grupa jest znacznie trudniejsza od grupy, która rozgrywana jest równolegle? Szczerze mówiąc, bardzo trudno mi to ocenić, ponieważ zespoły się tak tutaj pomieszały, podzieliły, że ciężko mi ocenić samej, co tutaj się tak naprawdę dzieje. To wstyd to przyznać, ale tak jest. Moimi gośćmi Anna Stefaniak i Aleksandra Głuszko. Cześć dziewczyny. Dzień dobry. Ania, ty dzisiaj strategicznie odpoczywasz po to, żeby zachować siły i dać sobie wszystko na jutro, bo wyniki wskazują na to, że jutro będzie dobre. Tak, dokładnie. Myślę, że to jest troszeczkę taka nasza przewaga, że jest nas dużo, że zawsze ktoś może sobie odpocząć, wejść w kolejnym meczu i zagrać i dać sobie jeszcze więcej. Inne drużyny czasem tego nie mają, są bardziej zmęczone, a u nas jednak jest taka wymiana i to nam daje więcej siły, więcej takiego powera. Ola, jesteś moim zdaniem jedną z najlepszych prawoskrzydłowych całej ligi, a kto wie, może i halowej, bo szczerze mówiąc miałem wielką przyjemność oglądania się podczas występu w Radomiu. Przystępowałyście do tego turnieju w roli faworytek, bo jesteście pierwsze, ale wiemy, że te turnieje rządzą się swoimi prawami i ostatecznie być może będziecie znowu drugie, nie wiadomo, tak jak w zeszłym roku, pewnie tego sobie nie życzycie. Jak wygląda turniej z twojego punktu widzenia jak na razie? Jak na razie uważam, że nasza forma z meczu na meczu rośnie i jest bardzo przyjemnie. Atmosfera jest też bardzo fajna, bardzo się dobrze bawimy. No i tyle w sumie. Obie gracie na hali? Obie gracie na hali, nie, tylko Ola gra na hali. Wobec tego pytanie będzie do Oli. Dlaczego zawodniczka halowa przychodzi na plażę? To jest coś takiego, że w sumie to jest sezonowe i w tym widać taką fajną atmosferę. Tutaj właśnie zawsze można się odprężyć. To też nie ma takiej dużej presji nakładanej, tak jak są mecze halowe. Tutaj walczymy tak naprawdę o nasze marzenia i jest przy tym bardzo dobra zabawa. Ania, to wobec tego pytanie do ciebie. Dlaczego grasz na plaży, a nie grasz w hali? Na plaży to jest zupełnie inne granie, wszystkie się bawimy, jest muzyka, jest fajnie, jestem z moimi przyjaciółkami, nie ma nigdy żadnej spiny. Na hali to jest jednak poważna sprawa, są mecze, są treningi, cały rok na okrągło, a to jest lato, słoneczko, plaża i granie po prostu, dodatkowo adrenalina. Także no, to jest naprawdę no, taka fajna sezonowa sprawa. Okej, to jeszcze po jednym i was puszczam. Jesteście z różnych drużyn, formalnie rzecz biorąc, bo są zawodniczki z KPR Markowi Rokis, są zawodniczki z Radomia, ale koniec końców łączycie siły, te przetasowania następują w każdym sezonie, część dziewczyn można zobaczyć w tym składzie, część można zobaczyć w innym. Jak wy się w ogóle dobieracie, jak to w ogóle działa, że jesteście takim społeczeństwem, gdzie gotuje się jak w tyglu, gotuje się jak w garnku, a później na koniec wychodzą takie wspaniałe zespoły? To może do Ani pytanie. Tak naprawdę my się wszystkie tutaj znamy, z wszystkimi drużynami. Ta nasza drużyna z Ochoty, ten taki korpus, my grałyśmy ze sobą na hali jako dzieci i stąd się znamy, zaczęłyśmy grać jako starsze dziewczyny, no to tak wyszło. A te inne dziewczyny, które do nas dołączają, są po to, żeby nam pomóc, my się z nimi bardzo dobrze znamy, chcemy z nimi grać, lubimy je, one lubią nas, no i to tak wychodzi, jesteśmy razem i po prostu się cieszymy. Okej, to teraz może pytanie dość trudne, wynikające z tego, że zmienił się sponsor strategiczny, było PGNiG z Orlen. I teraz Ola, czy ty osobiście dostrzegasz jakąś różnicę po zmianie tego sponsora, gdybyś miała tak sobie teraz pomyśleć? Jeśli pytanie jest za trudne, nie bój się, można to wyciąć. No, nie wiem, chyba nie miała jakiejś takiej różnicy. Zarówno ten turniej, jak i wszystkie inne poprzednie były bardzo profesjonalnie przeprowadzane i pod tym względem jakby to cały czas jest zachowane. Także myślę, że nie ma jakichś wielkich różnic. Okej, pewnie jakbym zapytał, kto wygra turniej, to pewnie wlotki z Ochotki. Oczywiście. Okej, bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymajcie się. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
Zakończyło się arcyważne spotkanie pomiędzy Petrą Płock a Ciechenko Serwis, Damy Radę Ino Wrocław, a ze mną bohater tego spotkania, Łukasz Dobrzański. Cześć Łukasz. Witam serdecznie. No bohaterami byliśmy wszyscy, bo na zwycięstwo składa się cały zespół. Także no jeden we współ z bohaterów. Gdybym nie widział tego drugiego setu głównie, to przyjąłbym to prawdopodobnie jako kurtuazję, ale widziałem, co robiłeś, zatrzymując m.in. Bartosza Wojdaka, reprezentanta Polski, i to były te twoje obrony, były kluczowe moim zdaniem w tym, co zrobiliście przed chwilą, czyli w pokonaniu mistrzów Polski. Tak, no nie ma co ukrywać, że Bartek to jest jeden z lepszych zawodników w Polsce, no jak zakładam w Europie, także tym bardziej się cieszę, że udało się parę razy go tam zamknąć, aczkolwiek też mnie oszukał jakimiś lobami czy coś. No tak jak mówię, no cieszę się, że wygraliśmy. Cały zespół Petry to są naprawdę uznane nazwiska, także no podwójnie to cieszy. Wracamy do gry. No właśnie, fajnie, że o tym wspomniałeś, bo po wczorajszym przegranym meczu byliście na musiku. To prawda, no wczoraj nie ułożył nam się mecz w ataku i w obronie z drużyną z Żukowa. Oni z kolei wykorzystywali nasze błędy, sami się nie mylili, bodajże jeden błąd zrobili. Więc no mówię, długo analizowaliśmy, duże rozmowy, tutaj uwagi trenera poskutkowały tym, że póki co wygraliśmy z mistrzami Polski i tak jak mówię, wracamy do gry o pierwszą czwórkę. Jesteście w finałach, a jak byś ocenił przekrój całego sezonu? Sezon zaczęliśmy średnio, delikatnie mówiąc, ale dwa ostatnie turnieje, które były w Bielsko-Białej, czyli eliminacja Mistrzostw Polski, jak i turniej EBT, ułożył się fajnie, bo w eliminacjach zajęliśmy trzecie miejsce, a w turnieju EBT wygraliśmy, więc wszystko wskazywało na to, że ta nasza forma idzie do góry i mam nadzieję, że teraz od tego meczu tylko to potwierdzimy i do końca będą same zwycięstwa. Wspominałeś o Final Four. Mi się wydaje, że teraz po pokonaniu Mistrza Polski i Mistrza Europy de facto, jeżeli chodzi o klubowe kwestie, możecie spokojnie marzyć o tym, żeby zająć najwyższe miejsce na pudle. No pokazaliśmy, że teraz nie mamy, nikt nie jest dla nas, znaczy każdy jest groźny, ale z każdym możemy wygrać, walczyć. No i tak jak mówię, wróciły ambicje do tego, aby przywieźć do domu medal, najlepiej złoty. To jeszcze zapytam na sam koniec, dlaczego wybrałeś plażę? Dlaczego tu w ogóle jesteś? Piłka ręczna plażowa to nie jest coś, z czym kojarzy się Szczypiorniak jako ogół. Dyscyplina nabiera coraz więcej wigoru, to prawda, ale jeszcze cały czas można powiedzieć, jest to w pewnym sensie dyscyplina niszowa. Ale gracie, jesteście tu, dlaczego? Znaczy, jeśli chodzi od juniora, no to jestem zawodnikiem halowym. Do piłki ręcznej plażowej trafiłem 4 lata temu przez naprawdę przypadek. Długa historia, ale no już nie będę wchodził w szczegóły. No trafiłem przez przypadek, ja generalnie jestem z Grudziądza, tutaj no zmieniłem barwy w plażówce, bo zaczynałem w Gnieźnie, później w Powidzu, teraz w Inowrocławiu. Robię wszystko, bo drużyna z Inowrocławia to jest stricte zespół, można powiedzieć, plażowy. Cieszę się, że udało się do nich dołączyć, że gdzieś widzieli dla mnie miejsce i robię wszystko, żebyśmy na tym piasku również pokazali moc i żebym ja pokazał jakąś tam potencjał, moc i żeby po prostu wyniki były. Łukasz, nie zatrzymuję cię, bo czas na to, żeby poświętować z kumplami naprawdę arcyważne zwycięstwo. Zatem jeszcze raz gratuluję i do zobaczenia na boju. Na świętowanie nie ma czasu, no bo jeszcze dzisiaj mamy jeden mecz grupowy i wiadomo, przygotowania do kolejnych meczów. Ogólnie dwie sytuacje są bardzo ciężkie do zrobienia, ale starałyśmy się jak najbardziej i chciałyśmy to zrobić i zrobiłyśmy. Obroniłyśmy tytuł mistrza z tamtego roku. No to były najważniejsze momenty, chciałam to zrobić dla drużyny i no postarałam się i to zrobiłam. To zrobiłam właśnie dla dziewczyn, które przyjechały i chciały obronić tytuł mistrza. No i jestem bardzo szczęśliwa, że pomogłam to zrobić i jestem dumna z tego. Jesteśmy trochę przygotowane na takie warunki, ale dalej nam trochę przeszkadzają, ale dajemy sobie radę. Teraz w październiku będziemy jechać do Porto Santo, na Mistrzostwa Europy Klubowe. I tam też chcemy jak najlepsze miejsce zająć i chcemy jak najlepiej wypaść. Będziemy się je starać. Jest to nasze 7. mistrzostwo, 3. z rzędu. Jesteśmy zadowoleni. Jesteśmy zadowoleni i tego się trzymajmy. Zaczęliśmy od słabej strony. Przegrywając mecz w grupie właśnie z wicemistrzami Polski i Inowrocławiem. Ale podnieśliśmy się z tego i jesteśmy zadowoleni. Trybuny nas niosły. Wchodząc na piach, rozpoczął się mecz. Cały stadion skandował Petra Płoc. Coś niesamowitego. Była tam nasza najbliższa rodzina, ale poza tym ludzie, którzy nas wspierają, którzy są za nami i jeżdżą za nami po całej Polsce. To jest nasza Petra Family. To jest nasza rodzina. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Za bodajże 2 miesiące lecimy do Porto Santo bronić tytuł Mistrza Europy i skupiamy się na tą chwilę na tym i to jest nasz najbliższy cel.